Cześć, właśnie wracamy z gali stulecia lotnictwa polskiego z Muzeum Lotnictwa w Krakowie, na którą zostałem zaproszony wraz z żoną, ponieważ miałem tam przyjemność odebrać medal, który Komitet Budowy Pomnika Chwała Lotnikom Polskim w Warszawie przyznał mi jako wyraz wdzięczności za film, którym reklamowałem czy zachęcałem do wsparcia tej budowy. Pomnik się udało zbudować, byliśmy na odsłonięciu, no a dzisiaj takie skromne podziękowanie miałem przyjemność odebrać i bardzo za to dziękuję. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, zwłaszcza, że wśród osób, które odbierały różne nagrody na tej gali, no znaleźli się naprawdę wielcy mistrzowie sportu i wielodziesięcioletni działacze na rzecz lotnictwa. Bardzo to wielki zaszczyt było znaleźć się w takim gronie. Oczywiście też to traktuję jako zobowiązanie do dalszego wspierania różnych inicjatyw popularyzacji lotnictwa. Jeśli będą takie okazje, zawsze do tego chętnie przystąpię. Bardzo piękna gala, zorganizowana w sposób godnie upamiętniający ten rok wielkich rocznic na pierwszym lotnisku Wolnej Rzeczypospolitej, Rakowicach czy Rzynach. W muzeum była orkiestra jazzowa, Boba Jazz Band, która grała ładne, takie już trochę nawet świąteczne tematy, klimaty muzyczne. No jeszcze to jest początek grudnia, to trochę wcześniej na śpiewanie kolęd, ale takie różne przeboje tam w tę jazzową muzykę były wplecione. To jest muzyka, którą ja lubię, bardzo to się kojarzy z czasami takiego największego rozkwitu lotnictwa. Zresztą nawet ostatnio byłem na festiwalu Dragon Swing w Krakowie też, także dużo jazzu w tych ostatnich dniach mi towarzyszy. Bardzo z dużym polotem i swobodą poprowadzone przez pana Leszka Mańkowskiego całe spotkanie. Okazja do porozmawiania z ludźmi, do podejścia z bliska do samolotów. Były tam ekrany, gdzie były pokazywane zdjęcia, historia naszych sukcesów, naszych polskich skrzydeł. Ciekawostka wielka, był pokaz w ogóle akrobacji modelem latającym w hali pod prawdziwymi samolotami. Latał ten model i kręcił różne akrobacje, taki lekki model, którego się nawet nie da przeciągnąć. On dosłownie stał w miejscu, robił zawisy na śmigle, także można było rozkoszować się kolacją i oglądać pokaz akrobacji w budynku muzeum, więc niesamowita sprawa. Także w takiej oto uroczystości miałem okazję uczestniczyć. Bardzo się cieszę, że zostało to docenione. No a sensem powstania tego filmu o pomniku było to, żeby jak najwięcej osób go zobaczyło, więc też moje wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy oglądają Zabytki Nieba i którzy są widownią, z których wiele osób też pewnie wsparło tę budowę, dla których jest sens tworzyć takie filmy i popularyzować nasze lotnictwo. Także tyle w tym krótkim naszym dzisiejszym filmie. Jedziemy do domu, a już za kilka dni pojawi się na kanale Zabytki Nieba odcinek, że tak powiem, klasyczny, prezentujący historię kolejnego z polskich samolotów, takiego, o którym w komentarzach była często mowa, więc mam nadzieję, że ten odcinek się spodoba, a on już za parę dni. Także żegnamy się i do kolejnego filmu. Cześć!